Szanowni Państwo, Bruksela jest szczególnym miejscem. Miejscem, gdzie podejmujemy decyzje dotyczące bardzo wielu aspektów naszego życia. 80% prawa, które stanowimy w Brukseli, potem jest wdrażane do prawodawstwa krajowego. Oczywiście wśród tego prawa są rzeczy mniej lub bardziej ważne dla państwa, czy bezpośrednio odczuwalne. Ja osobiście pracuję w Komisji Ochrony Środowiska i Zdrowia Publicznego oraz w Komisji Transportu. I tam zajmuję się bardzo ważną dla polskich firm transportowych kwestią, jak pakiet mobilności 1, pakiet mobilności 2, szkolenia dla kierowców, którzy są profesjonalistami, jeżdżą na międzynarodowe trasy, czyli to wszystko, co dotyczy bardzo ważnego europejskiego tortu, bo Polska czy polskie firmy transportowe są bardzo prężne i mają bardzo wielkie właśnie spektrum działania za granicą, kabotaż, operacje międzynarodowe. To są kwestie, których staram się pilnować, na które zwracam uwagę podczas prac w Komisji Transportu. Oczywiście to są nie tylko kwestie firm transportowych, są kwestie lotnictwa. Na przykład ostatnio mieliśmy problemy z Ryanairem, gdzie odwołane zostały dziesiątki lotów i bezsilność wielu pasażerów, więc też tutaj parlament i również ja zareagowaliśmy na takie działania. Natomiast oczywiście kwestia znowu w Komisji Ochrony Środowiska, zanieczyszczeń, emisji CO2. Dzisiaj zbyt mało się mówi, że zanieczyszczenie powietrza mają wpływ na nasze zdrowie, na długość życia, na zapadowalność na różne choroby, zwłaszcza dla u dzieci, astmy, alergie. To wszystko to są nie tylko uszczerbki na zdrowiu, ale też to są olbrzymie koszty i dla państwa portfeli, ale też dla państwa jako Polski czy innych krajów Unii Europejskiej. Więc też tutaj staramy się, czy ja w swojej pracy staram się wyważyć tą granicę, jak ważne jest z jednej strony ludzkie zdrowie, ale też, żeby podejmowane decyzje nie powodowały, że na przykład jakieś polskie firmy przestaną działać, więc rozsądny głos polskich europosłów w Unii Europejskiej, a przede wszystkim aktywność. Nie bycie tutaj w Polsce przed kamerami w Sejmie, ale właśnie tam podczas prac w komisjach europejskich. To jest bardzo ważne, bo jeżeli nie ma polskiego głosu, to jakby też trudno walczyć o polskie interesy, więc staram się cały czas mówić o naszych sprawach, mówić o problemach, przeciwstawiać się wtedy, kiedy ktoś próbuje naruszyć nasze interesy, jak w przypadku polskich firm transportowych. Organizuję spotkania, na które właśnie zapraszam przedstawicieli organizacji z Polski, aby też oni jako praktycy uświadamiali moim kolegom z innych krajów Unii Europejskiej, że nie mają racji, że pewne przepisy mogą też wpłynąć na nie tylko na ograniczenie miejsc pracy, ale też na koszty dla nas, dla konsumentów. I to są takie ogólne kwestie związane z komisjami transportu i ochroną zdrowia, ale oczywiście oprócz tych prac w komisji jest też bardzo wiele właśnie spotkań, organizuję konferencje, ale także to, co jest taką przyjemną częścią tej pracy, to zapraszam do Brukseli przedstawicieli z różnych środowisk naszego regionu. Współpracuję z Amazonkami, z niepełnosprawnymi, z głuchoniemymi, współpracuję z uniwersytetami trzeciego wieku, współpracuję z uczelniami, szkołami, z NGO-sami i też organizujemy konkursy i wtedy właśnie zwycięzców czy przedstawicieli tych organizacji zapraszam do Brukseli, pokazuję im nie przez godzinę czy dwie, ale przez długi czas Brukselę, okolice, Parlament Europejski. Ostatnio był
organizowany w Parlamencie Europejskim Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i też postarałam się, aby dwie osoby z Podkarpacia reprezentowały właśnie niepełnosprawnych, więc staram się też, aby to co robimy w Parlamencie Europejskim, to jak wygląda Unia, jak wygląda Bruksela, aby właśnie to wszystko pokazać też jak największej ilości mieszkańców Podkarpacia, tym mieszkańcom, których bardzo często nie stać, by było na taki wyjazd, więc to jest tym bardziej dla mnie cenne i ważne. Oczywiście praca europosła zaczyna się o 9:00, my często kończymy o 20:00, 21:00. Ja często mówię, że oczywiście my nie mamy nad sobą dyrektora, każdy z nas decyduje o swojej jakości pracy, długości tej pracy, ale myślę, że każdy odpowiedzialny przed swoimi wyborcami stara się uczciwie i dobrze ten mandat wykonywać. Ja cieszę się bardzo, że właśnie, że jestem tutaj w Przemyślu, że biuro europosła zostało otwarte, bo myślę, że poprzez właśnie też spotkania z Państwem, przez współpracę z różnymi organizacjami, taką bliższą na tym terenie, też bardziej przybliżę Państwu te kwestie Unii Europejskiej, ale też mamy bardzo trudny okres w naszych kontaktach z Ukrainą, a Państwo, czy jesteście tutaj początkiem Unii Europejskiej, granicą z Ukrainą, więc to też są ważne tematy i sprawy, które dzisiaj są tematem i na forum Polski, na forum Parlamentu Europejskiego. Więc ja myślę tak podsumowując, że wiele osób, zwłaszcza młodych, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne było nasze wejście do Unii Europejskiej. Nie pamiętają tych czasów komuny, okresu socjalizmu. Ja w tym okresie żyłam i myślę, że wielu z Państwa słuchaczy tutaj w Przemyślu czy okolicach wiedzą, o czym mówię, że my marzyliśmy, aby czuć się Europejczykami. Myślę, że właśnie dzięki Unii Europejskiej przy wielu różnych problemach, które mamy, tak jak i wewnątrz każdej rodziny mamy problemy, ale próbujemy je rozwiązać nie siłą, ale poprzez dyskusje, poprzez rozmowy, to pomimo różnych problemów jednak Unia jest wielką wartością, bo daje nam poczucie właśnie tego, że jesteśmy Europejczykami, daje nam poczucie wspólnoty, a także pewnego bezpieczeństwa, bo Unia też powstała po to, aby w tej części Europy nie dochodziło do wojen, które pamiętają nasi czy państwa dziadkowie czy osoby starsze, więc młodzi ludzie, ja jako młoda osoba nie mogłabym wziąć paszportu i pojechać do innego kraju, bo nie dostałam tego paszportu, granice były zamknięte, więc oczywiście narzekając, bo to jest też normalne, żeby krytykować, ale też doceniajmy to, jak wiele w Polsce zmieniło się, jak wiele na Podkarpaciu zmieniło się od czasu naszego wejścia do Unii Europejskiej, więc zachęcam Państwa do tego, aby przychodzić tutaj do mojego biura, aby oczywiście też krytykując, być otwartym na różne argumenty. Zapraszam również młode osoby, bo myślę, że to jest bardzo ważne, aby młodzi nie tylko mieli poglądy gdzieś zasłyszane, aby mogli u źródeł dowiedzieć się o różnych sprawach, rozwiać swoje wątpliwości albo przedstawić swój punkt widzenia. Pozdrawiam Państwa bardzo gorąco z biura, z Przemyśla. Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.